Roman Wondrousz z Czech w Galerii Katowice w Związku Polskich Artystów Fotografików wystawę swoich prac, które przyciągają oko. Jak do tego doszło, że pan zaczął fotografować właśnie ludzi? To ludzie związani przede wszystkim z wyścigami konnymi. Já už před více jak 20 lety začal fotografovat dosti, ale samotný na dráze, jakoby sport, žokoje s koňmi, jak závodí, emoce, vítězství, prohry. A postupem času jsem chtěl to svoje portfolio dostihové rozšířit o tom, že mě zaujímaly právě tyhle ty lidi, který vzpomínáte, a tak jsem postupně začal fotografovat právě, protože jsem to viděl jako, jsem to neměl jako součást, že to je součást dostihu a že to je důležitý zaznamenat. Vyšigi konne to je specifický sport. Tak. Tu też specyficznie zachowują się ludzie. Je, protože oni to jsou ľudia, kteří jsou, co tady vidíte na těch fotografiích, většina z nich takový jakoby VIP hosti, VIP návštěvníci těch dostihů, a už tím jsou specifický, že oni ukazují tu svoji módu prostřednictvím nebo vlastně to svoje bohatství prostřednictvím té módy, chtějí se ukázat, chtějí poměřit, kdo má lepší outfit, kdo je lepší, kdo má lepší fashion. No tak, tak, tak to tak je. No. Głównie na tych zdjęciach to są ludzie z kategorii VIP-ów, ludzie dosyć zamożni, dla których bardzo istotne jest pokazać tą modę, pokazać się przed innymi, porównać się, jaką ja mam dzisiaj kreację, jaką ty masz kreację. To jest dla nich bardzo ważne, ale nie tylko tacy ludzie są na tych fotografiach. Najważniejsze są wyścigi jednak, mimo wszystko. No je to tak, je to pro mnie są najdôležitejšie samotné dostihy, jak už jsem vzpomínal na ty dáze, jo, vítězství, prohry, emoce, a to je ten doplněk k tomu. To já zaznamenávám pro moji agenturu, já fotím pro českou tlačovou agenturu ČTK, Czech News Agency, fotím prostě jako dostihy takové na dráze, ale toto je pro mě spíš takový oddech. Něco víc, něco navíc, vidím v tom zajímavou možnost pracovat s barvou a s těmi lidmi, s takovými trošku i bizárními netradičními scénami. Dla autora je bardzo ważne też fotografování samých vyścigów, ale pewnym dopełnieniem dla niego jest to sfotografowanie tego, co się dzieje z tyłu, czego widzowie, zwykli widzowie nie są w stanie zobaczyć. Tam, gdzie może wejść i tam, gdzie wchodzą właśnie ci wszyscy VIP-owcy, ci wszyscy, te wszystkie osoby. I to jest dla niego też pewien taki oddech od tego fotografowania samej gonitwy. Ale też, co jest ważne, nie fotografuje tylko samych gonitw, ale też fotografuje przygotowanie jockeyów, jeźdźców, cały proces odważenia się poprzez przygotowanie na padoku, rozgrzewka. No, to jest bardzo ważne. Tu jest specyficzny temat na tej wystawie, ale czy pan jako artysta, fotografik również się zajmuje innymi tematami? Pro mnie taki subiektywny, barwny dokument, důležitý, že zaznamenávám hodně jakoby třeba fotografie ve městě, která je blízká street fotografii, a zase důležitý jsou pro mě vždycky lidi na fotografiích a zase nějaký to světelné scény versus život ve městě, ale pracoval jsem i na dalších tématech, ale vždycky je důležitý pro mě ve fotografii světlo, kompozice a celkově to vyznění fotografie, aby zapůsobilo na diváka. Takže fotografuje bardzo różne tematy, ale bardzo istotna jest dla niego barva, bardzo istotna jest światło, kompozycja. Fotografuje street photo, fotografuje ulice, ludzi, ich emocje, ale co trzeba dodać, czego tutaj Roman nie powiedział, on jest też, pracuje w czeskiej agencji prasowej, w takiej... Także wszystkie takie bardzo ważne, światowe tematy to ma na co dzień. A w tych pobocznych tematach szuka takiego oddechu, odpoczynku dla siebie. Bardzo ważne. Dôležitý fotit vlastně něco jiného a jinak, než to fotím to každodenní zpravodajství v agentuře, než to oficiálne zpravodajství v agentuře, protože to je jiné, než to, co můžeme vidět například tady. Tej twórczości fotograficznej dominuje kolor,
a Čern i Biel. Jenom pouze de facto barevná. Černobílou fotku mám taky, já jsem začínal. Už jako malý kluk s černobílou fotografou vyvolával jsem si sám fotografie. Temné komoře, všechno jsem dělal, takže učil jsem se tam, ale postupem jsem teda přešel k té barvě a neříkám, že černobílou fotografii bych odmítal, sleduju tvůrce, artisty, kteří pracují s černobílou fotografií. Nicméně já jsem si vyhranil ten rukopis v současnosti v té barevné fotce. Čili dla mě podstavou je fotografia kolorowa, chociaż gdy zaczynałem, była to fotografia też czarno-biała. Obserwuję twórców, artystów, którzy tworzą w czerni i bieli, ale sam pozostaję przy barwie, ale nie deklaruję, że nie zacznę kiedyś też w czarno-białej fotografować. Czemu ma blisko, tak by miał robić, czemu ma wstach, gdzie cíti, że to jest správnie, także rozumiem, że spousta fotografów, którzy tworzy w czarno-bieli, jest to ich parketa a tak tworzy, a tak jest to správnie. Tego tłumaczyć nie trzeba. Życzę wszystkiego dobrego, żeby ta fotografia cieszyła oko wszystkich oglądających, a szczególnie autora, który to wykonuje. Każdy si najde w żywocie swój żanr, swoje tema, a to platí i o tom černobílá fotografie versus barevná, versus kolorová. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Mówił Roman Wondrous, a tłumaczył Arkadiusz Ławrywianiec.